Dobry wieczór lub dzień dobry, zależnie kiedy kto słucha. Jestem w tym samym gronie co przed Giro, ze mną jest Tomek Czernik z kolarsko.pl. Ja nazywam się Marek Cyniec i przez 3 tygodnie komentowałem dla Was różowy wyścig. Zacznę od jednego pytania, no ponieważ ja ostatnio mało piszę, a więcej mówię. Ty jednak prowadzisz portal, więc mam takie pytanie. Jak Ci codziennie od 2 tygodni Giro, w pierwszym może nie, szło pisanie nazwiska Gegenhardt? Akurat to jest zabawna historia, bo podejrzewałem, że wiele ludzi może mieć z nim problemy, ale ja nauczyłem się tego przezornie już wcześniej. Nie pamiętam nawet przy okazji jakiego wyścigu, ale pamiętam dobrze, że widziałem takie dziwne nazwisko brytyjskie. Jak to dokładnie się pisze? No i Georg Hegan. No i od tamtej pory nie mam z tym żadnego problemu, więc bardzo łatwo, bardzo luźno. Także spoko. Większe problemy były z tym, żeby się wyrabiać ze wszystkimi materiałami, ale też się udawało, także spoko. No, na szczęście odwołali Paris-Roubaix, więc w ostatnim dniu było mniej roboty. No w ogóle, znaczy, no wielką stratą jest, że odwołali Paris-Roubaix, ale z drugiej strony, patrząc na to, że był finał Giro, no to by wyszło dziwnie, bo pewnie by jeszcze kolidowało mniej więcej w terminach finiszów. Także no uwaga by się Znaczy mocno... miało być, bo Flandrię chyba tak fajnie ułożyli, że nawet dało radę obejrzeć wszystko. Jakoś No było było chyba 45 minut 45 minut różnicy. różnicy, także akurat na tą czasówkę by pasowało. No Vuelta by pewnie ucierpiała na tym najbardziej. Nie, no Vuelta to w ogóle odnoszę wrażenie, że pierwszy tydzień Vuelty to mało kto wnikliwie śledził, bo ja na przykład też przyznaję, że dosyć po łebkach, bo Giro mnie o wiele bardziej interesowało niż Vuelta. Jakoś ta Vuelta jest w tym roku bardzo wyautowana. No niby dużo się dzieje, ale dzieje się tak jak na Vuelcie, że bardzo dużo się dzieje, a chyba póki co nie ma to jakiegoś bardzo dużego znaczenia. No dokładnie, nawet te straty Primoża Roglicia gdzieś tam wczoraj przez kurtkę, a potem przez, w sumie nie wiem co do końca, gapiostwo, czy jak to nazwać, też jakoś bez większego echa przechodzą, no odstało się, no jeszcze do końca jeszcze 12 etapów, także podejrzewam, pełne, że teraz wszystko pełne jeszcze... 2 tygodnie, teraz są pełne No dwa tygodnie, dokładnie, bo więc początek wszystko był. się jeszcze zmieni pewnie 2 razy. Dobra, no to tak, zastanawialiśmy się nad tym, kto pojedzie wyścig życia i wygląda na to, że wyścig życia pojechała pierwsza piątka cała. Tak, no wytypować taką pierwszą piątkę to w zasadzie wydaje mi się, że byłoby awykonalne. No z jednej strony dlatego, że no w Ineos mieliśmy Geraint'a Thomasa jako lidera, no i wiadomo jaką taktykę znamy w wykonaniu tej brytyjskiej grupy. No Simon Yates też był w zasadzie pewniakiem do pierwszej piątki, szybko się z tym wyścigiem bardzo pożegnał. Ktoś tam upatrywał jakiegoś cichego faworyta w Aleksandrze Własowie. No a Własow w ogóle już bardzo szybko, nie wiem, nie pamiętam czy pierwszego, czy drugiego dnia w ogóle się wycofał z tego wyścigu. Drugiego, bo pierwszego wypadł Lopez, jak wpadł w te barierki nieszczęsne, znaczy tej Aha, paskudnej tak, no bo czasówce, proszę zobaczyć a wpadł, Własow no. drugiego dnia się rozchorował. No właśnie, no i gdzieś tam liczyliśmy też, że Rafał Majka się koło podium zakręci, no niestety podium wyglądało zupełnie inaczej. Jedyny typ, który mógł komukolwiek wejść, że tak kolokwialnie powiem, to jest João Almeida. No i Kelderman. I Kelderman, no ale Kelderman był w zasadzie takim małym pewniakiem, także swoją solidnością myślę, że no, tutaj można było trafić jego w pierwszej piątce. Znaczy ja się w ogóle, a propos Keldermana, to ja się w ogóle zawsze bardzo cieszę, jak taki zawodnik, który długo nie może się dobić do podium, czy do jakiegoś ważnego wyniku, w końcu go ma. Nawet jak przegrał cały wyścig, to myślę, że za tydzień chyba będzie zadowolony. Wydaje mi się, że gdyby mu ktoś powiedział przed startem Giro, że zajmie trzecie miejsce, to by to wziął w ciemno, ale patrząc na przebieg tego wyścigu na jego miejscu, to bym gigantycznie niedosyt odczuwał. No ale z drugiej strony pretensje może mieć tylko do siebie, bo miał w sumie wszystko w garści, no nie? No i też miał ten atut w postaci tego, że był z tych powiedzmy pretendentów, którzy na końcu pozostali w rywalizacji teoretycznie najlepszym czasowcem. No może obok João Almeida, ale jego straty w generalce były już większe. No i cóż, no po prostu był słabszy. Nie może nikogo winić za to, że mu nie wyszło. Może ewentualnie mógłby winić Jaya Hindleya, że na niego nie czekał, ale kto mógł wiedzieć, czy taka taktyka by się sprawdziła i czy oni by ostatecznie ten wyścig wygrali. No, z drugiej strony można powiedzieć, że równie dobrze, skoro Kelderman no, pewnie czuł i pewnie wiedział i pewnie wiedział jak jedzie, można się zastanawiać, co by było, gdyby Kelderman zamiast walczyć o swoje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kolejnych dniach, jechał na Hindleya tak jak Dennis na Gegenharta. Może wtedy Hindley by wygrał wyścig.
No to jest też bardzo słuszna uwaga, tyle że widzisz tu taka pułapka, że nawet o tym nie pomyślałem, bo przecież Kelderman miał być liderem w Sunwebu i nawet mi do głowy nie przychodziło, że mogłoby być odwrotnie, ale faktycznie bardzo słuszne. Kto wie, jakby to się wszystko skończyło. A powiedz mi taką rzecz, ty tak na co dzień śledzisz wyniki młodzieżowców, ich nie jest dużo, ale właśnie no głównie Tour de l'Avenir, ewentualnie te młodzieżowe klasyki, które są, tak? Czyli tam Liège-Bastogne, Flandria i Roubaix chyba mają te wersję U23. No i wiadomo, karpacki wyścig kurierów, ale to jest troszkę mniejsza skala. No bo wygląda na to, że trzeba kurczę faktycznie sprawdzać, kto tam dobrze jedzie, kto jest dobry w górach, kto dobrze jeździ czasówki. Bo oczywiście zawodnicy, którzy są na podium w Tour de l'Avenir albo wygrywają, no to są powiedzmy pewniaki do dobrej kariery. Ale tak czy inaczej, no poza Gegenhardtem, który już się sprawdził w Sky, jeszcze zanim nawet sponsora zmieni jako taka nadzieja brytyjskiego kolarstwa, no to i Hindley, i Almeida, i McNulty, który tam nam, i jeszcze Mistrzostwa Świata U23, tak? No to kurczę, wygląda na to, że trzeba faktycznie, żeby móc typować, to trzeba zgłębiać te młodzieżowe wyścigi. No dokładnie i te młodzieżowe wyścigi dużo szybciej mają teraz, zwłaszcza w tym sezonie 2020, przełożenie na tak jakby dorosłe kolarstwo, bo w sumie no, zaciera się zupełnie gdzieś tam ten wiek Orlika teraz, jak chodzi o elitę. No i ci młodzi kolarze robią co chcą. To jest aż nieprawdopodobne w porównaniu do chyba Greg Van Avermaet tak mówił kiedyś, że on w jego wieku, znaczy jak on zaczynał karierę, to dla niego było w ogóle nie do pomyślenia, żeby na takim poziomie jeździć i tak dalej, żeby tak w ogóle czuć się w peletonie pewnie. No a teraz ci młodzi kolarze nie mają ani żadnych kompleksów, ani żadnych ograniczeń i też widać, że trend jest taki, że bardzo odważnie się na nich stawia. No a z drugiej strony też zostaje pytanie, na które odpowiedź poznamy pewnie za parę lat, czy ten wczesny wystrzał formy, jaki gdzieś tam u nich widzimy, nie odbije się gdzieś w późniejszych latach słabszą dyspozycją. No, jak to mawiają ładnie przy okazji kolarstwa bardzo często, czas pokaże. Ale ci młodzi jeżdżą bardzo szybko, no bo Nibali jechał według jego deklaracji przynajmniej, w tempie takim, w jakim wygrywał wielkie tury. Zresztą jak porównując czy prędkość podjeżdżania, czy estymacje, czy po prostu dane, które niektórzy kolarze udostępniają, no to ten wyścig był na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że poza tymi problemami Rafała Majki, no to gdyby on jechał tym tempem, jakie było na tym Giro, to na przykład na Tour de France 2014, który wygrał Nibali, to takie tempo wtedy wystarczało spokojnie do podium. To, które tutaj ledwo jakby wystarczało na pierwszą dziesiątkę, bo powiedzmy Majka, Nibali, Konrad, Masnada no, prezentowali taki poziom. No Nibali w ogóle tak wypowiadał się w takim tonie, że drużyna Sunwebu robi to, co robił Sky w swoich najlepszych latach, że oni prezentują taki poziom, który w ogóle uniemożliwia walkę. No, najszybsze było Piancavallo generalnie, no bo to był stosunkowo krótki podjazd po takim nie bardzo hardkorowym etapie. Potem wiadomo, że ono było niższe, ale na Stelvio też padł jakiś rekord. W Sestriere było bardzo szybko, więc to generalnie było tak jak na Tour de France. Tak jak na mocnym Tour de France, który wiadomo, że zawsze jest najszybszym wyścigiem. Tak, no i tu też od razu trzeba podkreślić, że mocno krzywdzące jest takie stwierdzenie, które gdzieś tam pada, że była słaba obsada tego Giro. I że w sumie ten triumf Harta, Gegenharta jakiś taki może mieć gorszy smak, no bo właśnie jak się popatrzy na te liczby, czy właśnie estymacje, o których wspomniałeś, no to wychodzi na to, że poziom w sumie jest zbliżony do tego, który był na Tour de France, czyli kolarz pokroju Hindleya, czy właśnie Gegenharta mógłby się śmiało w okolicach pierwszej piątki Tour de France zakręcić. Czyli tak. Mówimy o poziomie, przypomnijmy na przykład Richiego Porta, nie pamiętam, kto był piąty w tym roku w generalce, żeby to tak dosadnie przełożyć, ale to jest mniej więcej poziom takich zawodników. Czy generalnie to tak wyglądało i trzeba też pamiętać, że podobnie, bo czasami się mówi, że na przykład Giro jest troszkę łatwiejsze, bo na przykład etapy są bardziej nerwowe, te płaskie czy górzyste, ale nie są tak intensywne. No tutaj przez ten ciągły pościg Sagana za zwycięstwem etapowym, te pierwsze 10 dni wyścigu i te właśnie niewielkie hopki jakieś, czy nawet te takie etapy płaskie, no były rozgrywane podobnie jak na turze, gdzie no, na przykład ten etap, który Sagan wygrał,
na tych takich niewielkich wzniesieniach w końcówce, to tempo było też absurdalnie dzikie, tak? Kiedy on próbował kolejny raz i w końcu spłynął, to on spłynął nie dlatego, że miał zły dzień, czy że Bora źle pojechała, chociaż może Bora to Bora, różne rzeczy tam się dzieją, ale po prostu to było dla niego za mocno. Więc to też wpływa na to, że to nie była jakaś tam przejażdżka, tak? Tylko to był hardkorowy wyścig dzień po dniu, no, tak jak Tour de France. No, zdaje się, że padł w tym roku chyba rekord najszybszego etapu w historii Giro i zdaje się, że to chyba nawet było powyżej 50 km na godzinę, jak mnie pamięć nie myli średniej. Tak, tak. Tylko nie pamiętam numerku tego etapu, ale wiem, że... W pierwszej części wyścigu. No tak, tak było. Tak było. Niesamowite, no było, no, ale z drugiej strony widzisz, praca Bory w sumie niewiele dała, jak chodzi o Sagana, bo Sagan sobie zwycięstwo wywalczył po ucieczce, a w jakichkolwiek sprintach Arnaud Démare miał taką przewagę, że w sumie to były najnudniejsze sprinty, jakie widziałem na Grand Tourach od dawna, bo no, nie miał się z kim ścigać w zasadzie. Miał, był perfekcyjnie rozprowadzany, bo jestem pod wrażeniem, jak idealnie jego drużyna go rozprowadzała. Ale też muszę oddać Saganowi to sagańskie, że wydaje mi się, że on wciąż nie skończył się jako sprinter. To znaczy on parę razy był bardzo blisko, natomiast jest pytanie na przykład, czy on nie powinien trochę zmienić podejścia i nie poprosić o jakieś trochę większe rozprowadzenie, bo to, co Maciej Bodnar dla niego robi, to jest imponujące, ale może w końcówkach, jeżeli ma powalczyć z takim fantastycznym pociągiem jak pociąg Démare na przykład, czy z takim pociągiem jak pociąg Beneta na turze, to jeden, dwóch rozprowadzających by mu się przydało. No to jest kwestia jego taktyki też, na pewno zmiany, ale patrząc pod kątem tego Giro, no to w sumie nie było jak upchać tych wszystkich potencjalnych kolarzy, którzy mogliby mu pomóc w składzie, no bo mieliśmy w sumie trzech liderów w Borze, bo był on, był Konrad i był Majka, no to już jest praktycznie połowa składu. Jest Cesare Benedetti, czyli wiadomo, bardzo przydatny zawodnik, zwłaszcza do dyktowania tempa. Jest Maciej Bodnar. Podobnie. To już mamy piątkę. Zostaje Matteo Fabbro, Paweł Poliański i nie wiem, kto jeszcze. O kimś zapomniałem. Ale no, jak widać, no ciężko jest tu kogoś wymienić, żeby wzmocnić pociąg sprinterski. No właśnie siłą Démare'a był pociąg, ale z kolei Groupama była tylko i wyłącznie na nim skoncentrowana i nie miała nikogo innego, kto by sobie mógł w innym terenie poradzić. No więc no, tu też była jego duża przewaga naprawdę. No a Bora, no wiadomo, no tutaj taktyka i decyzje personalne Bory często są poddawane dyskusjom. No i może na tym poprzestańmy. A jeszcze wracając do tempa, ufasz tym kolarzom z młodego pokolenia? Oczywiście. A tak poważnie mówię. Nie, ja też mówię poważnie. Ja, wiesz, ja w ogóle dopóki, nie wiem, znaczy nawet nie chcę używać tych słów doping i tak dalej, wpadka, dopóki kogoś na czymś nie złapią i mu tego nie udowodnią, to dla mnie zawsze jest czysty, więc ufam jak najbardziej. I te wyniki wiem, że są bardzo imponujące i takie pokazują praktycznie maksimum ludzkich możliwości, ale to wciąż nie są jakieś wartości chyba kosmiczne, które by mi gdzieś tam kazały wspominać lata 90., broń Boże. Znaczy takie nieco alarmujące było właśnie Piancavallo, no, natomiast trzeba też pamiętać właśnie, że na przykład, no, wiadomo, że czasówka jest ciężka, ale ona była dzień wcześniej, więc to nie jest tak długi etap. No i mimo wszystko ten sprzęt, na którym jeżdżą, myślę, że ten model Ferrariego, z którego wszyscy korzystają przy estymacjach mocy, trzeba byłoby troszkę zmienić, bo jednak opór aerodynamiczny jest trochę niższy. Jak się patrzy na przykład na pliki na Strawie, no to te waty na kilogram nie są aż tak absurdalnie wysokie. Są bardzo wysokie, ale są, tak jak mówisz, są jeszcze do przyjęcia właśnie jako takie maksimum. No, oglądaliśmy, tak jak w sumie wcześniej wspólnie chyba doszliśmy do wniosku, poziom porównywalny do Tour de France, więc myślę, że wszystko się tu w tej układance zgadza. Mamy Gegenharta i Hindleya. Już chciałem taką, była jakaś taka na Twitterze krótka wymiana zdań. Myślisz, że oni po tym Giro, no Hindley je przegrał albo bardzo blisko, myślisz, że jeden i drugi kolarz będzie jeszcze w stanie wygrać jakiś wielki tour? I to samo pytanie jest o Almeidę.
No, myślę, że tak. Znaczy, myśleć to ja sobie mogę, ale moje myślenie jest też chyba podparte argumentami. No, bardziej z tej dwójki, o której mówiłeś, najpierw wierzę w Harta, bo to wynika też z jego pozycji w zespole. Jest Brytyjczykiem, jeździ w brytyjskiej formacji. W Sky mamy taką małą wymianę pokoleń, no bo żegnają Froome'a, Thomas już w sumie jest na końcu swojej kariery też i trochę też to Giro jest taką symboliczną zmianą warty, dosyć pechową. Oczywiście dla Tomasa, ale o wymiarze symbolicznym wciąż. I myślę, że tak, że Gegenhardt dostanie swoją szansę i pewnie ją wykorzysta. Tylko zastanawiam się, bo, no bo w Ineos, jak wiadomo, liderów jest dużo. Jak znowu ten kalendarz, ta grupa poukłada, żeby wszystko się im tam ładnie zgadzało. Tu jest dla mnie mały znak zapytania. Co do Hindleya, no to myślę, że też jak najbardziej. No tylko, że tutaj, czy wygrać Grand Tour on jest w stanie. Martwi mnie trochę umiejętność jego jazdy na czas, bo to, co pokazywał w górach, jeżeli było jego maksimum, no to nie jest wystarczające chyba, żeby Grand Tour mimo wszystko wygrać przy takich czasówkach, jeżeli on będzie notował takie straty, no to może mu być ciężko. A João Almeida to jest dla mnie zawodnik w sumie z nich trzech chyba, może się mylę, najbardziej chyba jeszcze rozwojowy, taki jakby to powiedzieć prospekt, jak to się gdzieniegdzie mówi. Gdzie on jeszcze znacząco się może poprawić i najbardziej mnie zaskoczył swoją dobrą jazdą w górach. Wydaje mi się, że tutaj też ma jeszcze spore pole do poprawy. Także z nich trzech to najbardziej wierzę w to, że ten sukces kiedyś Hart powtórzy, że po niego sięgnie kiedykolwiek Almeida, a największe wątpliwości mam co do Hindleya, ale tego nie wykluczam. Wygląda na to w ogóle, że, znaczy wydawało mi się, że parę lat temu mieliśmy złoty wiek kolarstwa. Wydaje mi się, że teraz wchodzimy w złoty wiek kolarstwa, przynajmniej jak chodzi, ale o klasyki też, bo właśnie grupa tych zawodników, którzy prezentują ten ekstremalnie wysoki poziom sportowy, no jest bardzo duża, tak? Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli ktoś myśli o wygraniu wielkiego turu, to nie wiem. Gdyby tych wszystkich zawodników zebrać, nie ze względu na to, że oni gdzieś tam byli w trójce na określonym wyścigu, tylko jak szybko jeżdżą, to że nigdy wcześniej nie było takiej konkurencji. Na zasadzie jak Armstrong wygrywał i dominował, czy jak Indurain wygrywał i dominował, to oni mieli równorzędnych, bez względu na to z jakich powodów, tak? Oni równorzędnych rywali mieli dwóch, trzech. Teraz tych równorzędnych rywali jest 10, a czasami nawet kilkunastu, i to jest niesamowite. No to jest niesamowite i też dobre dla tego sportu, bo z jednej strony okej, masz grono tych kilkunastu faworytów, ale w tym gronie zawsze będą faworyci więksi i mniejsi. I analogicznie triumf któregokolwiek z tych kolarzy, których się nie wskaże tak jakby w pierwszym rzucie, jest niespodzianką, a kibice, jak wiadomo, niespodzianki lubią. Także takie poszerzenie tego grona wydaje mi się, że ma same plusy. Chyba że wiesz, mówimy o takich czasach typu Coppi kontra Bartali, gdzie no, budowało się jakoś narrację na pojedynku dwóch zawodników, ale nie, myślę, że lepsze jest to, że teraz mamy takie szerokie grono faworytów. Szkoda, że nie ma w nim żadnego Polaka, niestety. To skoro już tak gładko przechodzimy, to mamy Rafała Majkę. Wiadomo, no źle się dla niego skończyło, ale wyglądało to naprawdę dobrze. No, wyglądało super, naprawdę. Już po tej drugiej czasówce, po 14, to był 14 chyba etap, no to byłem pod wielkim wrażeniem i czułem, że to podium jest już naprawdę blisko, bo pojechał kapitalnie. Jak rozmawialiśmy przed wyścigiem, to wspominałem tę czasówkę z 2014 chyba roku, Tak. Barbaresco Barolo, gdzie zajął czwarte miejsce. I to był moim zdaniem podobny poziom, mimo że miejsce było w drugiej dziesiątce, ale to nie było ważne, bo nadrobił nad większością rywali w generalce i wydawało się, że to, o co mogliśmy się bać, czyli to, że forma przyszła za wcześnie, no jest nieprawdą i że w tym trzecim tygodniu forma będzie rosła, ale niestety okazało się, że no, przydarzyły się te problemy żołądkowe, o których się tyle mówiło, akurat właśnie na Stelvio, gdzie Majka miał atakować, a spłynął, nie pamiętam, chyba 8 kilometrów od szczytu, no i bajka się skończyła niestety. Szkoda, bo 2 tygodnie żyłem takim, no naprawdę marzeniem i wydawało mi się, że ono się coraz bardziej, jest coraz bliżej realizacji, a no ale zostałem sprowadzony na ziemię. Nie on pierwszy jakby poległ na tym etapie ze Stelvio z podobnych problemów, bo tam też i Basso cierpiał bardzo i wielu innych zawodników. Czy wygląda na to, że
Pewnie Rafał Majka to wie, pewnie nie powie, ale wygląda na to, że on też jechał jeden z najlepszych wyścigów w swoim życiu, jeżeli chodzi o tempo, ale też o to, jak on gdzieś tam się pozycjonował w grupie i generalnie widać było, że był bardzo zmotywowany. Oczywiście są komentarze, że on będzie tylko woził bidony Pogaczarowi w Emiratach. Ja totalnie się z tym nie zgadzam. Myślę, że on gdzieś jeszcze jakąś szansę dostanie, ma parę lat. I jest jedna ważna rzecz, którą powiedział, też nie wiem na ile to jest kurtuazyjne, na ile nie, ale że będzie miał więcej przestrzeni takiej mentalnej dla siebie. To znaczy jednak w Borze za każdym razem jak stawał na starcie etapówki, to on był liderem. I to jest wyniszczające psychicznie na pewno. Jest, zgadzam się. Akurat napisałem alfabet Giro, jeszcze go nie opublikowałem, ale to zabawne, bo właśnie o tym pisałem, że to, co Majkę może gubić, to jest właśnie presja. Że za każdym razem, kiedy Majka staje na starcie jakiegokolwiek Grand Touru, to patrzy na niego cała Polska i no, są gigantyczne oczekiwania. No, ja to odniosłem właśnie do krajowego przykładu, ale no, myślę, że w grupie to wyglądało podobnie, no bo Bora może teraz, w tych ostatnich latach, dorabia się kolarzy, którzy mogą powalczyć w wyścigach trzytygodniowych w postaci Buchmana, czy właśnie Patryka Konrada, czy Felixa Grosschartnera, ale wcześniej tak nie będą było. Będą mieli Kaldermana. No i będą mieli teraz Kaldermana. Więc tak. Nadal będą, znaczy to jest, zamienił stryjek siekierkę na kijek, ale będą mieli następnego równorzędnego lidera. Ciekawe, co z tym zrobią. No nie wiem, no ale to jest dla mnie też dziwna decyzja, jak chodzi o ruch transferowy, tym bardziej, że wydawało mi się, że Bora to raczej zmierza w kierunku takim, że ci wszystkie ważniejsze postaci będą z krajów niemieckojęzycznych, gdzie gdzieś tam w jakiś sposób będą reprezentować, powiedzmy, że trochę narodowy charakter tego zespołu, jak to tak nazwać, a tu oni sprowadzili Keldermana, no ale z drugiej strony chcieli sprowadzić też Miguela Angela Lopeza, więc moja teoria nie ma większego sensu. No, zobaczymy. Zawsze, zawsze. To też jest fajne, że wydaje mi się, że drużyny są różne i że drużyny prezentują różne podejście, mają różne podejście do tego, jak stawiać na liderów, jak ich prowadzić dzięki temu. I na finiszach są różne rozgrywki i w górach są różne rozgrywki. No tak to jakby każdy budował pociąg, to oni by się nie zmieścili na drodze. No, zgadzam się. To prawda. 100% racji. Ciekawe, jak będzie z Rafałem właśnie w Emiratach. To mnie zastanawia. Wydaje mi się, że ta przestrzeń, o której on tam wspominał, to faktycznie będzie tak, że gdzieś więcej tej swojej przestrzeni zyska, zejdzie z jego barków presja. Powiedzmy, że zaliczy, hipotetycznie mówiąc, bardzo dobre Tour de France w roli takiego Gregario di Lusso dla Pogacara, co mogłoby się na przykład równać z tym, że gdzieś spokojnie pod koniec pierwszej dziesiątki ten wyścig i tak mimo wszystko skończy. No i dostanie Vueltę do jazdy na wolną rękę. No i kto wie, no może gdzieś wtedy, wiesz, już trochę to z niego ciśnienie zejdzie. Zresztą nowa grupa to w ogóle będzie nowe otwarcie pod wieloma względami, bo tak chyba pod wszystkimi. No technicznie rzecz biorąc, to on nigdy grupy nie zmieniał w zawodowej karierze, bo najpierw jeździł w Saxo, potem Saxo zmieniło się w Tinko zmienił się, znaczy w sumie była fuzja z Borą, ale to dalej technicznie rzecz biorąc była w dużej mierze ta sama drużyna i dopiero teraz po raz pierwszy się przesiada do takiej ekipy. Tak, ten sam sprzęt, ci sami ludzie. No, będzie ciekawie. Myślę, że będziemy mogli powoli kończyć. To jeszcze jedno szybkie pytanie. Co było lepsze, Giro czy Tour? No to jest dla mnie trudne pytanie, bo Giro jest dla mnie zawsze wyścigiem numer jeden. Ja nie ukrywam, że to jest mój ulubiony Grand Tour, ale w tym roku, o ile Tour wysoko zawiesił poprzeczkę, no między innymi przez tą dramaturgię związaną z finałową, no prawie finałową, bo to był 20 etap czasówką, to Giro tymi swoimi wydarzeniami wszystkimi i tą nieprzewidywalnością kompletną chyba przebiło pod względem atrakcyjności Tour de France. Wiadomo, że to był mniej medialny wyścig z racji zasięgu i popularności takiej globalnej, ale dla kibica wydaje mi się, że był o wiele ciekawszy, bo jeżeli ktoś potrafił, no nie wiem, mógł mieć swojego faworyta przed wyścigiem, ale po 3 dniach mógł go już zmienić, bo przecież wypadł Geraint Thomas. Po chwili wypadł też Simon Yates, więc znowu się wszystko zmieniło. Gdzieś pojawił się João Almeida, który tak ładnie się bronił i wydawało się, że może jemu się ostatecznie uda. No a w sumie po 2 tygodniach też już przewidywania mogły wyglądać kompletnie inaczej, bo dobrze wyglądał Wilco Kelderman. A Wilco Kelderman pod koniec spuchł, pojawił się Tao Geoghegan-Hart, pojawił się Jay Hindley, no i znowu wszystko się wywróciło do góry nogami. Także no, ten wyścig się zmienił jak kalejdoskop. Tak, zgadzam się.
bo chyba faktycznie tak to wyglądało. No i kurczę, zwłaszcza te górskie etapy w tej jesiennej scenerii, no były piękne. W ogóle pogoda się udała, to było coś niezwykłego, tak? Więc gdyby nie, też pewnie byłaby jeszcze inna narracja, gdyby mogli wjechać do Francji i ten kolejny bardzo wysokogórski etap się odbył, to mogło być jeszcze inaczej, no ale i tak myślę, że to jest w ogóle coś wyjątkowego, że dojechali do Mediolanu. No i dobrze, że przejechali to Stelvio, bo gdyby nie przejechali Stelvio, to też ten wyścig mógłby wyglądać kompletnie inaczej. A czy właśnie ten zmieniony 20 etap by miał tak duży wpływ już potem na to, co by się działo? Wydaje mi się, że skończyłby się podobnie jak ten właśnie z Stier, że to wyglądałoby ostatecznie podobnie. Może Denis by tak długo nie wytrzymał już jednak na tych przewyższeniach, ale też pewnie Hindley by się bił z Gegenem Hartem. Pewnie tak. Vuelta będziemy śledzić pewnie uważnie. No teraz będzie wreszcie... Znaleźć, wykrzesać resztki energii. Nie no, trzeba śledzić Vuelta, no bo no, pomijając tam walkę faworytów w klasyfikacji generalnej, no to jest tam Tomek Marczyński, który zawsze może tam nas jakoś mile zaskoczyć, co ja wierzę. No jest też CCC, dla którego to jest pożegnalny wyścig w historii tej ekipy. Właśnie mówiliśmy o Giro, a ani razu nie powiedzieliśmy o CCC, które się przecież zwycięstwem etapowym może... Nie, no super, bardzo ładnie jechali. Naprawdę spośród tych grup, które wyścigu nie zdominowały, no bo trochę ciężko, jak jedna ekipa wygrywa 7 etapów, to miejsca dla innych jest niewiele. No tych bohaterów było trochę, tak? Był ten O'Connor, fantastyczna postać naprawdę, też młody gość. Ale CCC bardzo ładnie, no i pozostaje żałować, że nie jeździli tak wcześniej. Ale też wiadomo, jak takiej ekipie trudno jest się zabrać w ucieczkę czy wygrać etap. To są sprawy, no trzeba być bardzo mocnym i mieć szczęście. Ale fajnie, no fajnie dla tych konkretnych, już dla tych konkretnych ludzi, którzy się pokazali, tak? Dla Czernego, dla Gradka, dla Małeckiego. No i zostaje mieć nadzieję, że właśnie taki Czerny czy Gradek zostaną na tym najwyższym poziomie, nie będą się gdzieś tułać po ekipach drugiej, trzeciej dywizji, bo no, dla nich to byłaby wielka szkoda. No, słyszałem, że Kamil Gradek jest bardzo ceniony, więc liczę, że na tym najwyższym poziomie zostanie, a Józef Czerny, to wydaje mi się, że triumfem etapowym w Giro to sobie na to automatycznie zapracował, chociaż nie jestem w stanie wskazać drużyny, która by go mogła zatrudnić, tak próbując ją znaleźć. Jeśli NTT zostanie w peletonie, no to liczba etatów się nie zmieni, nie zmniejszy. Tam o tych kilka w związku z tą fuzją, tak, z Wanty. Ale generalnie pewnie miejsce gdzieś tam się znajdzie. No, oby tak było. Oby tak było. Dobra, to Giro za nami. 2 tygodnie Vuelty, oby dojechała, bo to może nie dojechać, a może dojechać, zobaczymy. Także dzięki wielkie. Było fajnie, naprawdę. Fantastyczny wyścig. Oby więcej takich. No i w sumie nie musimy za długo czekać na następną edycję, bo zdaje się, że niecałe 200 dni i znowu mamy Giro, także... No i klasyki. Pół roku klasyki po klasykach, to jest piękne. No fajnie, bo będzie krótka przerwa bardzo. Popatrz, zaraz sezon się skończy, ale już chwila, moment i Australia. No. Tak. A Australia może się nie odbyć akurat, tak myślę, bo może być problem, żeby tam dolecieć. Chociaż akurat Melbourne zdjęło lockdown, taki ścisły, taki jak myśmy w Polsce nie mieli, bo akurat też z Australijczykami pracuję. I tam była godzina policyjna praktycznie przez 2 miesiące ostatnie. Więc też po pierwsze nie wiadomo, jak to tam będzie wyglądać, bo oni w razie jak cokolwiek się dzieje, to wprowadzają bardzo sztywny lockdown. Po drugie tam trzeba jakoś dolecieć, więc sezon może się zacząć w Andaluzji. No tak, Andaluzja, a potem byłby Bliski Wschód, tak mile wspominany przez wielu kolarzy. Wspomnienie izolacji. Z początku tego sezonu. No ale oby się toczyło. Ja trzymam kciuki, żeby jednak już problemów żadnych nie było i żeby to wszystko zaczęło się faktycznie od zabaw z misiami koala, tak jak to często sobie kolarze wrzucają zdjęcia z Australii. Bo jakoś tak już się do tego przyzwyczaiłem. No, to obyśmy zdrowi byli. Dokładnie, to najważniejsze. Tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Przypominam wszystkim, że moim gościem był Tomek Czernich. kolarsko.pl i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Dzięki.